Mamy to! Kolejna gra ukończona! Jest to jedna z najlepszych gier w historii, raczej jedna z najlepszych też gier w całej serii, a mianowicie Battlefield Bad Company 2. Co mogę powiedzieć? W tym roku mamy jeszcze jedną recenzję grową. Związaną chyba z jedną z najlepszych gier, czyli w tym razem będzie to bardziej recenzja pozytywna. Mam na myśli oczywiście drugą część Bad Company. To, że Bad Company 2 się skończył, nie oznacza to, że na kanale jeszcze się nie skończyła zła kompania, bo akurat przed końcem tej serii ruszyła już część pierwsza na kanale, którą również możecie zaobserwować. A obecnie jest już nawet trzeci odcinek, więc ta gra będzie priorytetem. Oczywiście nie będę tam dokładać dodatkowej gry, aby sobie nie mącić mojego rozumu. Więc wracając właśnie Bad Company 2, to jest oczywiście kontynuacja wspomnianej oczywiście Bad Company, którą również kierujemy poczynieniami naszej zajebistej kompanii, gdzie wchodzi są naprawdę bardzo ciekawe charaktery, nie oszukujmy się. Nie oszukując samych siebie. Tak, mimo iż nie jestem BF-owcem i widzę ze siebie w roli kodera, nie oznacza to, że nie mogę sobie spróbować oczywiście gry z konkurencji. A Bad Company 2 to jest chyba jak na razie, jak do tej pory, najlepszy Battlefield, przebijające wszystkie Battlefieldy, jakie tu były. Serio, ja jedynki nie cierpię, bo jest okropna, zdrętwiałą fabułą. W ogóle fabuła w BF-ie, no kurde, no nie leży mi. W przypadku Bad Company sprawa wygląda inaczej, więc tutaj mamy jednak dużo fajniejszych bohaterów, bardziej nakreślonych. Co prawda jest tu też troszkę dawka, no, humorku. No i oczywiście o co wchodzi w fabule. Oczywiście będzie to znowu recenzja bezspoilerowa, jak zawsze w przypadku grach, w których i tak doczekują się serii Zagrajmy Wy. Na karcie jest tam mnóstwo, no może nie ma tam wszystkich misji, bo tam przedostatnia się nie nagrała, albo się nagrała, tylko no, mam czasem sklerozę i zapominam. Miałam tu zmienić scenę. Na karcie, łącznie oczywiście z multikiem, do którego przejdziemy. No i mniej więcej chodzi o to, że Rosjanie postanowią przejąć całusieńki świat i nasza tytułowa grupa, czyli tytułowe Bad Company, w której oczywiście chodzi jeden z bohaterów, którego się wciąż, czyli Marshmallow. Mamy też jeszcze innych ciekawych osobowości, którymi można kibicować i które i z którymi fajnie się spędza czas, że dołączą do grona takich znakomitych postaci jak Woods, czy na przykład Hudson z Call of Duty Black Ops. Poza tym fabularnie wygląda to naprawdę dobrze. Mamy jeszcze oczywiście złego z Walla, no i oczywiście broń, która oczywiście ma niszczyć cały świat. Oczywiście ostatnia misja podpowie, że jak mogliście zauważyć, zajęła mi jakieś 9 minut. Po tym jak trochę zwierzyłem i jeszcze raz to nagrałem. No ale do rzeczy. Gra jest oczywiście FPS-em, tak jak wszystkie odsłony BF-a. Tylko oczywiście jest bardziej fabularyzowany. No wiadomo, kampania w tym przypadku nie jest robiona na jedno kopyto jak zwykle. Gdzie mamy drewniane postacie, które i tak będziemy mieli w dupie. Tu mamy postacie, które nas interesują. Mamy ciekawy wątek. No i oczywiście, jak zawsze, bardzo dobry system destrukcji. Dokładnie tak. Bad Company 2 leci hula na silniku drugiej generacji o nazwie Frostbite 2.0 i można by powiedzieć, że dalej te efekty właśnie wyburzania tych budynków dalej robią wrażenie. Nie ma co ukrywać, to
dalej jest dobra fizyka w tej grze. Wszystkie budynki oczywiście się rozwalają, rozwalają się te ściany i to z takim impetem. I każdy z budynków ma swoje życie, jeżeli oczywiście przesadzimy z granatami w tym budynku, no to całkowicie się ten budynek rozwala. No i oczywiście mamy przeciwników, którzy również mają dobrą sztuczną inteligencję. Nie ma co ukrywać, no trochę się ginęło. Niektórzy korzystali z kamieków maszynowych, czasem robili uniki. Więc jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest na plus. Arsenał broni również jest obszerny. Mamy oczywiście dwie rodzaje snajperek, dwie rodzaje oczywiście karabinów, shotguna. Oczywiście bronie te odblokowujemy oczywiście zbierając podłogi. I wtedy oczywiście co jakiś czas w pewnej części misji napotykamy na tak zwany kontener, gdzie takowe arsenał możemy wymienić wedle naszego uznania, czyli maksymalnie możemy nosić tylko dwie bronie. Nie, możemy także korzystać z działek, które również są porozmieszczane. Nasi kompanii również bardzo dobrze sobie radzą. Nie ma co ukrywać, kompanii wielokrotnie pomagają. Pomogli mi oczywiście wyjść z opresji, zabijając oczywiście wroga, więc sztuczna inteligencja kompanów też jest na dobrym poziomie. Feeling strzelania jest naprawdę dobry. Broń, z broni się różnie strzela, a nawet czuć bardzo mocny odrzut. Cała kampania jest oczywiście warta zakupu tej gry i ona jest oczywiście 10 na 10. Czyli tak wysoko jak oczywiście jeszcze inna gra, o którą za chwilę. No i przejdźmy do tego, za co ludzie kupują BF-a, a mianowicie multiplayer. Tak, jest to jedna z niewielu gier, która zarówno ma dobrą kampanię na kilka godzin, bo raczej nie spodziewajcie się tu na 20, bo raczej Bad Company kończy się tak w granicach 10 godzin, czyli to co standardowy FPS, a zarazem dobre multi, to BF-owe. Tak, serwery w Bad Company dalej działają i dalej na PlayStation 3 można nadziać się na nasze osoby, na graczy, rzecz jasna. Nie ma co ukrywać, to wciąż jest wciągające. Jest to standardowa, co prawda, odsłona BF-owa, gdzie oczywiście możemy brać pojazdy, no i samymi pojazdami dobrze się jeździ. Mamy oczywiście mapy, co prawda ja na razie mam podstawkę, ale myślę, że warto też sobie dokupić niektóre z nich, zwłaszcza w szczególności Bad Company Vietnam, który oczywiście dodaje mapy z wietnamskim akcentem, jakby to ująć. No i oczywiście, mimo że graczy jest mało, to nie oznacza to, to serwery to bez trudu dało się oczywiście znaleźć kompanów. Tak, nim da się grać i serwer i oczywiście błyskawicznie wyszukuje rozgrywkę po wciśnięciu play now, więc z serwerami mają się w tej grze bardzo dobrze. Nie ma co ukrywać, jest to naprawdę fun. Warto jeszcze zaznaczyć, że w trybie multiplayer oczywiście mamy aż 4 klasy. Mamy oczywiście szturmowego, czyli z akaczem. Mamy inżyniera, który oczywiście ma zdolność naprawiania pojazdów. Medyka, który oczywiście ma na zadanie leczyć naszych kompanów. Oraz oczywiście snajpera, który ma zdejmować, rzecz jasna, wrogów z odległości. Mamy też mnóstwo pojazdów dostępnych. Najczęściej jesteśmy oczywiście pewien Amerykanie kontra Rosjanie. Zapewne są też inne tryby, ale ja głównie grałem oczywiście w ten najpopularniejszy BF-owy, czyli tak zwane zdobywanie punktów. To jest chyba bardziej popularna rozgrywka, gdzie mamy oczywiście
lone liczby pól, 3-4, w zależności oczywiście na jakiej mapie jesteśmy. No bo w jednej mapie mamy 3 tylko punkty, a na innych mamy 4, jest jedna mapa, w której jest 4 punkty. Bynajmniej tak to zauważyłam. No i oczywiście używając jeszcze dostępnych pojazdów, bo też tu nie brakuje, mamy oczywiście kładziki, mamy tam oczywiście czołgi oraz helikoptery, których nie ogarnęłam. I chyba nie ogarnę. Coś czuję. Pewnie widzę dać to, że to nie dla mnie. Chyba też będą jeszcze odrzutowce, ale jak na razie wypadnie helikoptery. Chociaż raczej odrzutowcy to BF4. Jeśli chodzi o samą grafikę, to on jak na PlayStation 3, która była testowana, ta cała przygoda, jest naprawdę fajna. Modele postaci są oczywiście szczegółowe, efekty specjalne również są na dobrym poziomie, no i oczywiście animacje także trzymają poziom. Można by powiedzieć, że graficznie jest naprawdę dobrze i szczegółowo jak na zeszłą generację. Ciekawe, czy kiedyś wyjdzie remake. Może nie potrzeba, bo sama gra po prostu się zestarzała dobrze. Jakby to podsumować? Bad Company 2 to oczywiście lepsza wersja Bad Company 1. Tak, już trochę grałem jedynkę, też ona jest fajna, ale druga część robi to po prostu lepiej. Jakby na to nie patrzeć, to co dobrze robiła jedynka, druga część robi to jeszcze lepiej. Również z zapierającą dech w piersiach fabułą, ciekawymi postaciami oraz multiplayerem. I rzadko zdarza się sytuacja, że gra może mieć zarówno dobrego singla, jak i multiplayera. Oczywiście całość oceniam na 10, bo mi się naprawdę podoba. Jako osoba, która jest bardziej po stronie koda, mogę to z ciepłą prezentacją polecić. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.